Co jest, synku? Na dół, to na dół, na tuba. Tak, cały czas tą tubę robię. Nawet mój syn jest z nią znudzony. Ale okej, okay, do rzeczy. Ale ostatnio zaczynam dochodzić do wniosku, że stałem się trochę ofiarą materiałów, które prezentuję. Znaczy ofiarą, to nie to za dużo powiedziane. Co to jest prezentować? Prezentować to coś pokazywać, wiesz? A ja mam prezent zawsze. Wiem, że masz zawsze prezent, ale to nie to samo jest, wiesz? Mhm. O czym to ja mówiłem? Aha, że... No bo też szczerze mówiąc, liczę na to, że... Tatusiu, tak? Powiem, że to jest cicho. Cicho? To jest wtedy na przykład, jak nic nie mówisz. Albo wtedy, gdy nic nie słychać dookoła. A tatusiu? Tak. Powiedz, co to jest to szkło. Szkło? Tak. Szkło mamy tam, w oknie. To jest taki materiał przezroczysty, który jest zrobiony z piasku. Z piasku? No, z piasku. Piasek się wrzuca do pieca, w dużej temperaturze on się topi i tworzy szkło. To jest bardzo skomplikowany proces. Może nie taki bardzo, ale... Tak, i można zbić. Można zbić. Już? Koniec pytań, do? No jest. A tatusiu? Tak? Powiedz, co to jest dach. Dach? Tak. To jest takie pokrywa na domu, żeby nam deszcz nie padał na głowę. Tak, to by byłaby katastrofa. To by była katastrofa, byśmy cały czas byli mokrzy. I byłoby nam zimno, bo by ciepło uciekało przez dziurę. Tak. A tatusiu? Słucham cię? Powiedz, co to są podkłady. Podkłady? Już żeśmy o tym rozmawiali. Podkłady umieszcza się pod torami, żeby pociąg za bardzo nie podskakiwał i żeby tory się nie wyginały i nie zapadały pod ziemię. A co to są wyginać? Wyginać? Tak. To jak coś jest proste, a potem ktoś naciśnie na to i się wygnie. I zrobi się wygięte, jak na przykład łyżeczka. Nie będę wyginał łyżeczki, bo mnie mama zamorduje, ale tak to jest. To właśnie jest wygięcie. No tak, Lusiu. Słucham cię. Powiedz, co to jest drewno do dzobi. Jak? Drewno do czego? Do dzobi. A co to jest dzoba? No nie wiem. Nie pamiętam z tego. No zupełnie zapomniałem. Musisz o tym opowiadać. W tubie mam o tym opowiadać? Mhm. No dobrze, rozważę to. No dobra, będę kończył tą tubę i spróbuję ją nagrać jeszcze raz. Wypadnie sprzyjających warunków. Pa, pa!